Chcą, by było jak dawniej, a siebie nazywają dziś obrońcami demokracji. Przypomnijmy sobie, jak wyglądała ich demokracja. Ich zdaniem demokracja jest wtedy, gdy wszyscy myślą tak samo. A jak ktoś myśli inaczej, to należy go przekonać za pomocą wystrzałowych argumentów. By wpłynąć na opornych, nie szczędzili sił własnych rąk i nóg. Jak należy bronić ich demokracji, doradzały najwyższe autorytety. Gdybym był na miejscu Tuska, dałbym polecenie skałować. Proces kontroli ich demokracji odbywał się pod czujnym okiem dyspozycyjnych i usłużnych sędziów. Ich demokracja była tak mocna, że nie musieli słuchać nikogo. O tym, że ich demokracji należy przestrzegać, informowano też stanowczo dziennikarzy. Najśmieszniejsze jest to, że oni sami nie wierzyli w swoją demokrację. Czego więc dziś bronią? Odróżnij prawdziwą demokrację od ich demokracji.